Cześć, witajcie, ja się nazywam Brandon, a to kolejny odcinek Strasznych Rzeczy. Dziś porozmawiamy sobie, dlaczego piątek 13 jest powszechnie uważany za pechowy dzień. Zapraszam. Jedna z teorii na temat początków pechowości piątku 13 mówi o tym, że w 1307 roku, 13 października w piątek, aresztowano templariuszy, którzy byli niesłusznie oskarżeni przez króla Francji Filipa IV, m.in. o herezję i sodomię. Zakonników spalono na stosie, ale zanim spłonęli, Jacques de Molay, wielki mistrz zakonu, przeklął Filipa IV, przez co miał ściągnąć na niego nieszczęście i pecha. Rok później król już nie żył. Król liczył też być może na przejęcie już wówczas owianych legendą klasztorowych skarbów. 11 lat temu, bo w październiku 2007 roku, na 700 lat po aresztowaniu de Molaya, tajne archiwum watykańskie zaprezentowało odnaleziony przypadkiem oryginał protokołu z przesłuchań, jakie wobec najwyższych zakonnych dostojników prowadzili papiescy wysłannicy. Z protokołu tego wynika, iż choć Klemens V dostrzegał poważne nieprawidłowości w funkcjonowaniu wspólnoty, nie było jednocześnie podstaw, by oskarżać templariuszy o herezję. Lęk przed piątkiem 13 doczekał się fachowego medycznego określenia. Paraskevidekatriafobia. Słowo to powstało z połączenia greckich wyrazów paraskevi, piątek, dekatreis, 13, oraz fobia, strach. Osoby, które na to cierpią, nie mają łatwo, ponieważ ich strach potrafi być tak silny, że w piątek 13 biorą wolne w pracy, nie podejmują żadnych działań, które są w jakikolwiek sposób ryzykowne, a nawet unikają wyjścia z domu, jazdy samochodem czy spotkań z innymi. Ja się z wami żegnam, oczywiście zachęcam do zostawienia subskrypcji, jak i lajka pod filmem. Zapraszam też do ostatniego odcinka i nie przedłużając, do usłyszenia. Cześć!